Siema, witam podobnie w Eposzku. Dzisiaj myślę, że już zaczniemy sobie powoli handlować, bo już jest niedaleko do wyboru frakcji. Ostatnio zabiliśmy Lagona, także polecimy sobie teraz dalej. No i myślę, że już endgaming będzie powoli. Także lecimy tymi questikami po frakcję. Tak na dobrą sprawę, to tak. Nagrody punktów zdolności pasywnych 15 na 15 i pola posążków, czyli idoli 8 na 8, więc w zasadzie gdyby nie te frakcje, to już dalej bym nie musiał robić questów, mógłbym po prostu iść sobie na endgame, nie? Ale że muszę frakcje odblokować, no to niestety muszę jeszcze iść sobie tutaj tymi questikami. Ja oczywiście, tak jak już wcześniej mówiłem, będę szedł trade'a. Bo dla mnie ekonomia, trade i to wszystko, cała ta otoczka w grach hack and slash jest giga ważna. No i ja po prostu lubię trade'ować w hack and slashach, nie? Dlatego będę grał trade'a. Dobra, także tu gadamy z ziemeczkiem i idziemy dalej. Tak, no tu już będzie za niedługo wybór frakcji. Dobra, i tu muszę naklikać, cyk. Posążek umieszczony. A i teraz powrót, tak? Ale to mogę zrobić tego drugiego questa jeszcze tutaj. A po tym questie i tak prawdopodobnie będę musiał wrócić. Oho, bosik. Chyba. Czy nie? Jest to jakiś bosik? Na razie nie widać, żeby coś było. Aha, nie ma bosika. Myślałem, że bosik jakiś będzie. I co ja tu dawałem? Wrażenia w czasie. Nie pamiętam. Ładunki elektrostatyczne na sekundę. Nie, to chyba nie, bo to jest, gdy stoję w miejscu. Z jakiegoś powodu dawałem obrażenia w czasie. Bo chciałem iść... To, dłuższy czas trwania, okej, okay, czyli tu. No i teraz cofamy się do miasta. No i tak, tu w ogóle jeszcze coś mam. Jakiegoś questa. Pyk. Mamy to. Teraz tu będę musiał iść, okej. Okay. Tu sobie oddajemy main questa. I tego też. Dobra, jestem expert 52 level. I chcę teraz, chciałem dawać. Wytrzymałeś mana. Szansa na swoją runiczne. Huragan, przeżycie błyskawic. Lawina, życie. Wrażenia od zaklęć błyskawic ze słowem runicznym huragan. Kiedy bezpośrednio użyjesz umiejętności błyskawic, masz szansę zdobyć ze słowa runicznego huragan wzmocnienia, które przyznaje dodatkowe obrażenia od zaklęć. Kurde, czy ja używam takich skilli? Czy to będzie tak działać? Zobaczymy, wezmę to. Ale nie wiem, czy coś będzie działać na moim fireballu. Na inkantacji. Pytanie, czy ja to jeszcze jakoś w ogóle mogę sprawdzić, czy to działa. Działa, okej. Okay. Chyba działa. Tak mi się wydaje. I z tym powinienem mieć większe obrażenia? Chyba? Chyba tak. Dobra, i tu jest ten questik pierwszy. Książka. Nie wiem, ogólnie building mi się podoba. Wiadomo, muszę resy podrasować troszkę. I muszę podrasować cedeki. Te dwie rzeczy ogarnę. I będzie giga spoko. Będzie giga... Giga przyjemny building. Mamy Nemesis. Ciekawe, czy będzie coś fajnego tym razem. Tym nieszczęsnym Nemesis, bo z tym to różnie bywa. Ło,
Coś tam widziałem, że od błyskawic, ale chyba wręcz. Nie jestem pewny. Ta, wręcz. To jest pod druida bardziej. Dobra, to nie chcę tego. Oho, kołczan. Nice. Kołczan akurat jest mi najbardziej potrzebny XD. Potencjałem chociaż? Nie. Czyli shit. Oho, mamy mini bosika. Ciekawe, czy umrę na nim. Nie. On łatwy. Dobra, no i S. Jakieś runki, jakieś itemki, ale to... Lodowiec to nie. Buty, witalność, siła też nie. Dobra, no to w zasadzie tyle. Pyk, nie ma sprawy, ziomeczko. Dobra, idziemy dalej. O, wpadły kolejne levele na skillach. Damy to. Tutaj damy to. Tutaj, czekajcie, bo tu jakieś dziadek mnie biją. Tutaj damy sobie to. I tutaj, kurde, nie pamiętam, ale chyba w to chciałem iść. Albo w to. W to chyba pójdę. Dobra. No i jestem w miasteczku, więc tutaj zaraz powinien być wybór frakcji. Jak dobrze kojarzę. A po frakcjach już będzie można iść na endgame. Dobra, czy mogę to skipnąć? Nie mogę. Along with who would seek to bind me, freedom will be our future. Dobra, nie będziemy tego oglądać, nie? Dobra, oddaję questa. Ziomeczkowi. Tu oddaję drugiego. Tutaj znowu pyk. Jezus, co to jest za questy? Kolejny typ. Dobra. Tu znowu muszę z kimś pogadać. Dobra, idziemy dalej. To będzie chyba wybór frakcji, kurde, nie pamiętam. Dobra, no i mamy wybór frakcji. Ja oczywiście biorę frakcję kupiecką, czyli tradzik. Bazar tak zwany. Dobra, jesteśmy na bazarku. Dołączę gildię kupców, cyk. No i gitarka. Można handlować. To znaczy, no trzeba najpierw te levele pobijać. Gdzie to jest tutaj? Frakcja. Tutaj Y. Na razie mogę sprzedawać i kupować podstawowe przedmioty tylko. Ale tu się chyba nic nie pozmieniało z tego, co widzę. No nadal czekamy na... Aha, muszę tu coś naklikać. No, tu się chyba nic nie pozmieniało. Sprzedaj przedmiot. Schowek. Dobra. Cały czas czekamy na system jakiegoś... price checka, nie? Bo aktualnie, no... Sprawdzanie cen, no to jest gigalipa. Powinno być tak. Ewentualnie mogliby zrobić tak, że jak wystawiają tu przedmiot, to szuka podobnego przedmiotu na Auction House'ie i powiedzmy wyświetla ceny 5 najtańszych takich przedmiotów podobnych do naszego, nie? To by mogło jakoś tam w miarę, myślę, działać. Dobra, póki co tyle. I następnym razem już zaczynamy endgame, no bo już questów nie ma po co robić. Mamy wszystkie pasywki i wszystkie idle sloty. Także za questy już nic ciekawego nie dostaniemy. Więc zostaje endgaming. Także tyle i widzimy się na endgame'ie.